czas. Dziękujemy Tobie, że Ty do nas mówisz, że w ogóle możemy rozumieć Ciebie i być tak blisko Twojego Słowa. Ojcze, my dziękujemy za to, że teraz możemy przyjmować Twoje Słowo, że my wiemy, że ono jest prawdziwe, realne, że Twój Święty Duch nas prowadzi, abyśmy je teraz lepiej rozumieli. My usuwamy wszelkie zatory z naszych umysłów, my ustanawiamy w imieniu Jezusa, że my rozumiemy w Duchu Świętym. Amen. Przyjaciele, więc ruszymy sobie z Ewangelią Jana, od tego sobie zaczniemy. Robimy to dlatego, że ona jest specyficzna, a nas interesują rzeczy specyficzne. Jak sobie od niej zaczniemy, to o wiele łatwiej nam będzie szło z innymi rzeczami. Ja w ogóle uważam, że pewne fragmenty Pisma Świętego, jeżeli się je ogarnie, jeżeli się je od nich się zacznie, na nich się zbuduje pewnego rodzaju fundament, to całe Pismo ono będzie jasne. Jednym z, moim zdaniem, fundamentalnych elementów Pisma Świętego jest Ewangelia Jana. Natomiast co jest bardzo ważne, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, będziemy w ogóle zawsze na początku, kiedy będziemy zaczynać jakiś moduł, jakąś część studiowania Pisma, będziemy przyglądali się na to, w ogóle dlaczego to jest w tym Piśmie, co to w ogóle jest, jakie to ma, dlaczego to się tam znalazło, dlaczego w tej formie. Będziemy też burzyć od razu pewnego rodzaju takie stereotypy, które narosły i tak dalej. Na poprzednim spotkaniu, no niestety nie mamy go nagranego, bo jakby nie zdążyliśmy przechwycić diabła. Także wygrał walkę, co jedynie spowoduje, że będzie bardziej skopany osobiście przeze mnie, kiedy wróci Jezus za pokarm. Taka mściwość Boża. No właśnie. Będzie co kopać. Przede wszystkim trzeba nam wiedzieć, że nie do końca wiadomo w ogóle, kto to napisał, tę Ewangelię. To jest Ewangelia Jana, no bo rzekomo napisał ją Jan. Znaczy, w 90% napisał ją jakiś Jan, ale jest przynajmniej trzech, którzy mogli ją napisać. Mógł ją napisać Jan Apostoł. Mógł ją napisać Jan, zwany Janem Prezbiterem, który tam się jakoś nazywa, już nie pamiętam, jak się nazywa, jak miał imię. I co ciekawe, bo to może będziecie zaskoczeni, mógł ją napisać Jan, zwany uczniem umiłowanym. Znowu tutaj są kolejne bardzo poważne kontrowersje, czy ten Jan to jest ten uczeń umiłowany, czy to tak nie jest. To nie wiadomo. Powiem wam, że okazuje się, że dzisiaj coraz więcej osób twierdzi, że uczeń umiłowany to był Judasz. Tak twierdzi coraz więcej ludzi, że taki związek był między nim a Jezusem. Dlatego taki ból też był w związku z tym, że on odchodził. To w ogóle bardzo ciekawa rzecz jest, nie? Wielu ludzi uważa, że on nie miał takiego związku emocjonalnego. Okazuje się, że dzisiaj coraz więcej osób, badając manuskrypty, dochodzi do tego, że on miał taki związek z Jezusem. Że w ogóle to było bardzo prorocze, to, że najbardziej ktoś, kto jest blisko, zdradza. No bo co boli najbardziej? Wiesz, nie boli cię, jak cię zdradza ktoś, kto gdzieś jest dalej, tylko zdradza cię najbardziej boli, że zdradza cię ktoś, kto jest blisko. Stąd jest napisane, że Jezus był wstrząśnięty do głębi. Ale nie wiemy, czy tak było, co wszystko, bo chcę, żebyście też zrozumieli jedną rzecz, że my nie możemy stawiać pewnych tez, bo ich nie ma. W ogóle nie wiemy do końca. Ewangelia Jana jest bardzo, bardzo specyficzną rzeczą, ponieważ zawierają się w niej elementy, które świadczą o tym, że została napisana bardzo późno. Ona bardzo późno została napisana, to jest w ogóle ostatnia Ewangelia. I są ludzie, którzy nawet przypisują jej powstanie w II wieku.
ogóle są dzisiaj już bardzo poważne badania związane z podważeniem tego, że ktoś, kto to pisał, bezpośrednio to był naocznym świadkiem zdarzeń. Wychodzą coraz więcej ludzi jest zgodnych z tym, że to jest Ewangelia, którą być może pisał uczeń Jana, któremu Jan opowiadał te rzeczy. Taka jest też w ogóle geneza tego. Czyli ja chcę, żebyście przede wszystkim rozbroili się z czegoś takiego, że mamy małą Ewangelię, Ewangelię Jana. Ewangelia jest pisana w trzech stylach. Trzech stylach pisarskich. Podobnie jak księga proroka Izajasza. No badania dowodzą, że takie, że to bardzo prawdopodobne, że to inne osoby pisały w ogóle. Część jest taka, część jest taka, część jest taka. Ewangelia Jana dzieli się przynajmniej na cztery elementy. A jest pisana w przynajmniej trzech rozpoznawalnych stylach. Zawiera w sobie informacje, które mają takie jakby przekonania społeczno-polityczne, które dopiero powstały po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, a to był rok 70. Czyli Ewangelia Jana najwcześniej powstała 70 lat po zmartwychwstaniu w niebowstąpieniu Jezusa. Najwcześniej. A mogła powstać dużo później. Ja wam pokażę za chwilę, dlaczego my musimy takie rzeczy rozbroić. Bo wiecie, co jest największym... Będziemy też tak sobie trochę rozmawiać, ja będę chciał, żebyście też mówili. Co jest największym przeciwnikiem ducha? Co? Religia. Nie. Dusza. Nie. Ciało. Jest napisane, a ciało i duch są sobie przeciwne. I tutaj sformułowanie ciało, prawda? To jest ta formuła soma, czyli coś, co jest bardzo fizyczne i co ma bardzo prosty związek logiczny z intelektualnym myśleniem. Największym przeciwnikiem duchowości jest intelektualny ogląd. Intelektualny ogląd nie jest zły, bo my jesteśmy ludźmi intelektualnymi, mamy intelektualnie rozważać, tylko list do Koryntian mówi, że do rzeczy zmysłowych przykłada się inną miarę, do rzeczy duchowych inną miarę. Wiecie, nie można odległości zmierzyć w litrach. Tak? To troszkę inna miara. I to jest dobre, i to jest dobre. Chodzi o to, że my musimy najpierw się rozbroić z tego, że Ewangelia Jana to jest jakiś w ogóle taki zapis, że ten Jan w ogóle wziął i to wszystko zobaczył i on to spisał. Największe, najprawdopodobniej jest to Ewangelia, która, bo zauważyliście, że ona się różni od pozostałych trzech. Pozostałe trzy Ewangelie to są Ewangelie tak zwane synoptyczne i one są dziennikarskimi zapisami pewnego rodzaju. A one są związane z przebadaniem historycznym, szczególnie Łukasz, bo następną Ewangelią, którą się zajmie, to Ewangelia według Łukasza. Łukasz, który był w ogóle lekarzem, doktorem medycyny w cudzysłowie, facet był bardzo skrupulatny, bardzo konkretny, mówi: drogi Teofilu, ja wszystko dobrze przebadałem. Prawda? I facet pisze Ewangelię według Łukasza i to jest bardzo mocny, najmocniejszy zapis dziennikarski, jaki jest w Piśmie Świętym. Drugi co do jakości to są Dzieje Apostolskie. To mamy dwa najsilniejsze zapisy dziennikarskie. Prawda? No ale Ewangelia Jana w ogóle nie jest dziennikarska. Ona jakby ściąga informacje najwięcej z Ewangelii Marka. Jest taki dział nawet, część Ewangelia Jana ma tak zwany dział, który się nazywa działem cudów. Czy tam jest skumulowane w jednym miejscu cud za cudem, cud za cudem, cud za cudem. To tak jak się głosi Ewangelię, ktoś wychodzi i ma 3 minuty do głoszenia Ewangelii i w tych 3 minutach musi zawrzeć, no co musi zawrzeć? No Chrystusa w jego życiu. No to co on zawrze? Cud za cudem, cud za cudem. Tak? Nie będzie informował, że między jednym cudem a drugim było na przykład rok porażki. No bo tak się nie głosi Ewangelii, bardzo słusznie. Bo to nie jest Ewangelia porażki, tylko Ewangelia sukcesu. Mamy przekazać ludziom informacje, na podstawie której oni uwierzą, tak, a nie dostaną zawału serca. W ogóle to innego mamy przekazać. I tutaj i to jest bardzo normalne, bo to jest bardzo żydowskie, bardzo żydowskie. Tak? I tutaj mamy jakby, Ewangelia Jana ściąga informacje z Ewangelii synoptycznych. Najbardziej z Ewangelii Marka, potem z Ewangelii Łukasza i troszeczkę z Ewangelii Mateusza.
No i teraz Ewangelia ta, ona zawiera też takie domieszki, bardzo dużo domieszek zaczyna zawierać. Tutaj widać już takie gnostyckie naleciałości, że tutaj się zdarza coś, co się na przykład tam w ogóle nie zdarza u Mateusza. Mateusz to tam pruje równo po żydowsku, tam w ogóle wiecie. To Jezus jest królem żydowskim, Mesjasz i on tam w ogóle nie dyskutuje, że to też nie Mateusz, prawda? No bo to nie Mateusz pisał. No ale to będziemy sobie dochodzić do tego. No tutaj, ale bo ona co ma przekazać ta Ewangelia? Ona ma przekazać Ducha Jezusa. Dlaczego my się zajmujemy w ogóle Ewangelią Jana? Ewangelia Jana to potężny duchowy traktat. Ona jest tak prymitywna, że się w pale nie mieści. Ona zawiera, żeby wam nie skłamać, chyba tylko 1100 zwrotów, które się ciągle powtarzają. One się ciągle powtarzają. To jest takie, jakbyś gadał z człowiekiem, który ma skończone pół podstawówki, na pół podstawówki, pół klasy pierwszej. Takim opóźnionym człowiekiem. I on będzie do ciebie, ona tak jest pisana, ta Ewangelia, to jest takie coś. Jest tutaj mnóstwo sformułowań dziwnych. Na przykład ciągle mówi się o życiu. No w ogóle nigdzie w Piśmie Świętym tyle nie jest chwalone o życiu. W ogóle życie, on przyniósł życie, a życie to, a życie tamto. W ogóle to jest ten Bóg tutaj przedstawiony jako ostateczny dawca życia. I co? I to jest Ewangelia, która naciska na przeżywalność życia. Który nie przeżywasz życia, tak nie przeżywasz Boga. Nie spotkałeś życia, nie spotkałeś Boga. To ona jest taka, w ogóle z jednej strony jest mega prymitywna intelektualnie, bo na przykład Ewangelia Łukasza to człowieku. Ewangelia Łukasza to możesz pisać w ogóle na studiach, w ogóle różne rzeczy z tego, jakim to językiem jest pisane, jakie to wszystko. Podejrzewa się, że w ogóle to, co my mamy, te manuskrypty, to one są w ogóle po grecku, nie? Ale w ogóle podejrzewa się już dzisiaj, że ona nie była w ogóle po grecku napisana, tylko po aramejsku. To był jak ktoś, kto to pisał, czy to był człowiek, czy to była jakaś grupka, to byli ludzie, którzy nie byli rozwinięci intelektualnie, na cudzysłowie po wodzie chodzili. To byli tacy ludzie, czy też taki człowiek. Rozumiecie, co tutaj chodzi? To niekoniecznie do trzech umiał zliczyć, tak? Ale góry przenosi. To takie coś jest ta Ewangelia Jana. Wcale nie jest wielki, intelektualny jakiś w ogóle, wiecie, opis zdarzeń. Prawda? Ona zawiera w sobie masę takich proroczych informacji. Ona zawiera w sobie masę takich informacji, że ty jakby, jak nie znasz Boga, to nie drycz. Bo Ewangelie synoptyczne to można świetnie czytać, nie znając Boga. Rozumiecie? I więc można się bardzo dużo o tym Bogu dowiedzieć. No dowiadujemy się z Ewangelii, no, że ten Bóg, no to na przykład ocieślą był, tam to robił, to miał takiego przodka, to ten był jego przodkiem, to ten był... A Ewangelia Jana ma tak wywalone na to, kim on był. Jakich on miał przodków. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, jak się na początku było słowo. Jakże to się różni od tego, co pisze Mateusz na przykład, tak? A Jezus był synem Maryi. W ogóle wiecie, o co chodzi? Co w ogóle goś... o co jemu chodzi temu Mateuszowi? Jeśli my się dowiemy potem, o co jemu chodzi. To nie do końca mieli wszyscy takie intencje czyste, bo to też jest w ogóle inna para kaloszy. Rozumiecie? W ogóle zobaczycie, że Biblię to nie pisali ludzie, którzy mieli wszyscy zdrowe intencje. Tam są w ogóle takie fragmenty, że to widać, że ktoś ukrywa rzeczy. Ukrywa, to trzeba ukraść coś. No co? Mateusz to, co ta ekipa Mateuszowa chce cały czas ukraść? No wiecie co? No Izrael, centrum świata. No Bóg jest Bogiem, ale Żydem. A? To trzeba zwrócić uwagę, to trzeba docisnąć w ogóle, wiesz, to chodzi o obrzezanie dnia 3, dnia 8 w ogóle. A tu nie ma. Ewangelia Jana nie ma takich rzeczy. Tu jest masa miejsc, w których człowiek musi stanąć i zadać sobie pytanie, czy ja znam Boga? Czy ja Boga znam?
Czy jestem tylko człowiekiem posiadającym informację o Bogu? Albo jeśli go poznałem, bo jestem tego pewny, to czy to, co ja przeżywam dzisiaj, to jest mój intelektualny, to jest intelektualna formuła, tak? Czyli ja jestem wielkim myślicielem, ale życia we mnie to jak w ogóle na naparstek. Nie. Ewangelia Jana taka jest. Ona rozwala schemat intelektualny. Poprzez studiowanie Ewangelii Jana jesteś odmóżdżony. Odmóżdżony. Jak ktoś uważa, że Ewangelia Jana rozbuduje go intelektualnie, to jest w błędzie. Ewangelia Jana go odmóżdży. Ona wjedzie w niego jak wielki samochód, jak proroczy samochód. I powie tak. Przeżywasz życie? Czy nie? I cię zostawisz z tym pytaniem. Rozumiesz? To jest Ewangelia Jana. Dlatego dla mnie jest taka ważna. Ona nie jest ważna dlatego, że ona, że to jest wielka teologiczna sprawa. Nie. Ona jest dziwna. Ostatnia rzecz, to tam prawdopodobnie dodana jest później jeszcze, bo tam trzeba było jakoś, co to z tym, co to napisał, się stało. Dodane, bo to w ogóle jest jakiś taki, nie wiadomo, co to jest, ale dodali. Tak? Istnieje też wielkie prawdopodobieństwo. Wiecie, była w tym czasie, ja jestem osobiście zwolennikiem tej tezy, ale nie chciałbym, żebyście tą tezę przyjmowali, dlatego że ja jestem jej zwolennikiem, bo nigdy tego nie róbcie. W ogóle badajcie przez pryzmat w ogóle prawdy to, co ja mówię. Bo ja muszę argumentować. Znaczy, jak ja nie będę wam pewnie jeszcze argumentował, będę tylko mówił, że jestem przekonany subiektywnie do czegoś, to po prostu przyjmijcie, że jestem subiektywnie przekonany i jest mi z tym dobrze. Tak jak Derek Prys był subiektywnie przekonany, że jak bierze kielich z winem, to naprawdę mu się przemienia w krew i mówił, i proszę was, nie zabierajcie mi tego. To tak to mówię. Robię to codziennie, jest mi z tym dobrze. W ogóle nie mogę bardzo szczerze do tego podchodzić. Chodzi o to, że ja jestem osobiście przekonany o pewnej rzeczy związanej z Panem Jezusem. Ja uważam, że Pan Jezus trafił do wspólnoty w Qumran. Takie jest moje zdanie na ten temat. Do ortodoksyjnej wspólnoty mistyków, gdzie jednym z liderów był jego starszy, cioteczny brat, popularnie zwany Janem Chrzcicielem. Tam się też poznali. Teraz jak ostatni raz, jak byłem w Izraelu, jak stanąłem w tym Qumran, poszedłem tam, gdzie oczywiście nie wolno było iść. Było tam takie płoty i tam nie pozwolili wchodzić, bo tam to był taki, jakby to taka skała, która była bardzo wysoko i to groziło tam, że tam nie wolno wchodzić, się zawali, nie? Więc żeby się tam polazłem, ustałem na tym, spojrzałem te 500 metrów tam w ogóle pode mnie i mówię, byłeś tu. Cholera, byłeś. Byłeś tu. Bo nikt nie dawał mi spokoju ten tekst, kiedy Jezus idzie do Niego, żeby ten Go ochrzcił. Idzie do Niego, żeby Go ochrzcił Jezus. Dlaczego? Wiecie, że Jezus to jest czysta prawda? A znacie prawdę na temat błogosławieństwa? Jaka jest prawda na temat błogosławieństwa? Kluczowa. Kto powie? Pamiętacie? Mniejszy przyjmuje błogosławieństwo od większego. Nigdy to się nie zmienia. Nie może cię pobłogosławić mniej duchowy człowiek niż ty. Nie ma opcji. Tam może na ciebie ręce, nogi kłaść wszystko. Nie przejmuj się. Też ci nic nie udzieli złego. Ktoś mniejszy w duchu niczego ci nie udziela, ani dobrego, ani złego. A rozumiesz, o co chodzi? Pan Jezus idzie do Jana Chrzciciela i mówi, udziel mi. Dlaczego on do niego idzie? Bo to jest w ogóle mocne. To mi nie dawało spokoju przez lata. I ja zrozumiałem. Oni się musieli poznać w Qumran. Bo że ja był w Qumran, to jest na 99%.
A w Qumran to była taka ekipa, że szok. Oni się wyprowadzali z miast, wyprowadzali z wiosek, robili dziury w ścianach albo już zasiedlali te, które byli i czekali na Mesjasza. Pościli, modlili się i czekali na Mesjasza. To była najbardziej ortodoksyjna, oczekująca na Mesjasza grupa Żydów. I w Qumran znaleziono, jak wiecie, najwięcej manuskryptów potwierdzających oryginalność Pisma Świętego. Oni mieli je w takich garach, trzymali. I Ewangelia Jana, ona jest taka, jak filozofia Qumran. Bardzo głęboka, acz prymitywna. Wiecie, to było trudne w tamtych czasach. Iść na pustynię, zostawić domy, zostawić rodzinę, albo wziąć ze sobą rodziny i mieszkać w ekstremalnych warunkach i czekać na Mesjasza. Gdzie w Jerozolimie była świątynia? Rozumiecie? Życie społeczno-polityczne. Wszystko szło pięknie. Był zakon, były przepisy, było pięknie, tak? A oni 100 kilometrów dalej idą na pustynię i mówią, mamy w głębokim poważaniu to wszystko i czekamy na Mesjasza. I że tam Jan jest, to jest na pewno, dlatego że tak naprawdę miejsce chrztu, gdzie on chrzci, jest bardzo blisko. To nie jest miejsce, gdzie tam mówili, że Jezus był chrzczony gdzieś tam w Galilea, bo to jest nieprawda. To Jezus by się musiał poruszać człowieku, ja nie wiem czy. Przynajmniej 4-cylindrowym samochodem po tym Izraelu. Rozumiecie? Bo takie przestrzenie, jak się czyta, tu się przemieścił, tam się przemieścił, rozumiesz o co chodzi? Że tam jak jeździsz po tym Izraelu, to widzisz, że to nie jest tak, że się wziął i raptem się wziął, znalazł na pustyni w ogóle. Ja usłyszałem takie głupoty od chrześcijan. Mówię, wiesz, ale są przeniesienia w czasoprzestrzeni. Ja mówię, weź. I oczywiście Jezus się przenosi. Chodził po Galilei i chlast poleciał na pustynię ludzką. Tak robił Jezus. Jezus miał znoszone sandały i tyle. Ewangelia Jana jest absolutnym początkiem zrozumienia głębi duchowej. Tak jest moje zdanie. Ona cała pachnie głębią Jezusa. Ona nie da ci informacji dziennikarskich. Ona cię wprowadzi w miejsce, które będzie ciemne. Będziesz musiał tam powstać i zacząć szukać światła. Taka jest Ewangelia Jana. Żyje ją. Żyje Ewangelią Jana. Zaczyna się w ten sposób. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. To nie jest historyczna informacja. To jest głęboko objawiona informacja. Tutaj widzimy informację o tym, że na początku jest Słowo. To od razu rozbraja cały system myślowy o tym, że Słowo to Biblia. Niestety. Na początku było Słowo. Co mówią przypowieści Salomona? Ja byłam na początku. Chrystus przedstawiony jako mądrość. Tak? Hasała ku jego boku, ciesząc się synami ludzkimi. Bogiem było Słowo. Czyli widać, że już sam początek Ewangelii Jana, tak, utożsamia Jezusa z Bogiem. Tu już nie ma informacji, w ogóle nigdzie nie ma, wiecie, że nigdzie nie ma informacji takich, że On jest Bogiem jak tu. W ogóle, gdybyś w tamtym czasie powiedział apostołom, że Jezus jest Bogiem, tak jak oni z Nim chodzili, nie? No to by się przestań. W jednym momencie jest napisane, że Jezus mówi o sobie zdaniem Abrahama, że Saul, ja jestem. Czy mówi, że jest właśnie Bogiem? Nie, on nie mówi, że jest Bogiem. No, ale ja jestem, nie jest Bogiem. A nie, on mówi, ja jestem. Nie, on mówi, ja jestem imię Boga. A to nie jest imię Boga. No jak? Nie, nie. To tak napisali w Biblii. No tak napisali w Biblii. A wziąłeś oryginał, czytałeś kiedyś? No oryginał jeszcze nie czytałem. To musisz przeczytać. Dopiero wtedy zobaczysz. To są wszystko komentarze różnych ludzi, którzy bardzo by chcieli, żeby tak było.
Jezus nigdy, chodząc po ziemi, nie określił się jako Bóg. Nie to było jego celem. Ponieważ ludzkość nie miała być zbawiona przez Boga, tylko przez człowieka. Izrael czekał na Mesjasza. My dopiero z objawienia dowiadujemy się, że Mesjasz to Bóg w ciele. Dopiero z objawienia. Nie ma żadnego literalnego zapisu na to. Takie rzeczy nie istnieją. Ludzie bardzo by chcieli, żeby tak było, a tak nie jest. Dowiecie się rzeczy, których w ogóle nie ma tam, a które ludzie by chcieli, aby były. Na przykład taką rzeczą, którą by ludzie chcieli, aby były, żeby była, to jest na przykład dowód na jego zmartwychwstanie. A wiemy, że nie ma dowodu na zmartwychwstanie Jezus. Takich rzeczy nie ma. Co zrobić? Ewangelia Jana, ona opisuje objawienie. Objawienie tego, że On jest Bogiem. Kiedy my się dowiadujemy, że Jezus jest Bogiem? Kiedy poznajemy Go osobiście. Nie dowiadujemy się, że Jezus jest Bogiem, bo ktoś nam powiedział i powiedział, Jezus jest Bogiem. Tylko poznanie Boga to jest poznanie osobistego w Twoim duchu. Rozumiecie? Nie można komuś powiedzieć, to Bóg jest. Idź go czci. Bo co mówi słowo? Boga nikt nigdy nie widział. Czyli jak można doświadczyć Boga? W duchu. I o tym mówi Ewangelia Jana. Postawia człowieka w bardzo trudnej sytuacji. Na przykład głosiłem coś jakiś czas temu komuś, mówiłem coś do kogoś, ktoś się nie zgodził ze mną. A potem po południu znowu się z nim kontaktowałem. Mówi, a tamten to powiedział to. A mówi, a dlaczego uważasz, że on miał rację? A ja nie mam. Dlaczego? Ja mówię, wow. Ja mogę się mylić, on mogę się mylić. Ja mogę mieć rację i on może mieć rację. Ale co wam o religii, bo będziemy sobie takie rzeczy poruszać. Religia to jest coś, co stwarza w człowieku fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Uczymy się czegoś, kształtuje nas to, rozumiecie? I to nam da jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jak się nam to chce zabrać i usuwa nam się grunt spod nóg, to oznacza, że było to jakie poczucie bezpieczeństwa? Iluzyjne. Jak teraz bym tutaj z tego miejsca powiedział wam, że to jest niemożliwe, żeby osobiście spotkać Jezusa, to byście mnie wyśmiali. Bo wy go wszyscy spotkaliście osobiście. Nikt was nie nauczył tego. Ewangelia Jana mówi o tym, że nikt nie może cię nauczyć niczego. Musisz doświadczyć. Nie doświadczasz. To nie masz. Jak tylko wiesz, to jesteś zbiorem wiedzy. Jesteś zbiór wiedzy. I masz iluzyjne poczucie bezpieczeństwa, że coś wiesz, w związku z tym jesteś bezpieczny. Dlatego na przykład tak bardzo ludzie chcą udowodnić, że Jezus wstał z martwych. Ja mówię, ale no dlaczego chcesz udowodnić coś, co się przyjmuje wiarą? Ja wierzę, że Jezus wstał z martwych. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Zgadza się? To w ogóle, zrozumcie bardzo proste rzeczy, że jeszcze pociągnę temat zmartwychwstania dalej. Gdyby Bóg chciał,
żeby przyjmowało się inaczej informacje o zmartwychwstaniu niż przez wiarę, to by zostawił takie ślady i dowody, żeby się naukowcom dzisiaj panie zapaliły. Chrześcijanie bronią tego, rozumiecie, jak lew. Ja mówię, czego się broni? Czego ty się w ogóle boisz? Bo ja spotkałem Jezusa osobiście. I mam dowód na to, że wstał z martwych, bo go spotkałem osobiście. A ty masz jakiś jeszcze inny dowód? Ty masz dowód na coś, na czym ty się opierasz? To jak miłość spotka. Wiecie, jak ktoś nie kochał innych, to możesz mu natłóc do głowy informacji o miłości tysiące. Tak? Tysiące. On będzie wszystko wiedział o miłości. Wszystko. On technicznie ją rozpisze. Rozumiesz? Ale tylko ty wiesz, co to znaczy spojrzeć w oczy ukochanego czy ukochanej. Wiesz. Wiesz, co czujesz. Kiedy widzisz ten błysk, jedyny w swoim rodzaju. Kiedy unosi się jej kącik ust na przykład. I ty wiesz, że nikt tego nie widzi, tylko ty. No i co? Ewangelia Jana rozwala każde iluzyjne spotkanie z Bogiem. I co dalej rozwala? Rozwala też każde iluzyjne przeżywanie Boga. Jan nie zostawia suchej nitki na diabelskich systemach kłamstwa i manipulacji i na wszelkich religijnych systemach. Rozwala. Rozwala. Ponieważ Ewangelia Jana jest związana z objawieniem. Jezus już dawno umarł, Jezus już dawno zmartwychwstał, Jezus już dawno poszedł do nieba i od wielu dziesiątek lat funkcjonuje już co? Kościół. Kościół. Funkcjonuje Kościół. I Kościół zbiera objawienia. Już są setki, być może tysiące ludzi, którzy poznali Jezusa osobiście. I ten Chrystus w nich pracuje. Rozumiecie, o co chodzi? On w nich pracuje. I powstają tacy ludzie jak święty Paweł z Tarsu, który idzie jako apostoł, łączy te wszystkie objawienia. Zaczyna się ruch, praktyczny ruch świętego Ducha. Rozumiecie? Skąd ten Pawłowy tekst mówi, jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już nie znamy. Mówi, co nas obchodzi Chrystus według ciała? Nic. Nic. Nie ma Chrystusa według ciała. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. On od razu łączy przeżywalność Boga, tak? Z przeżywalnością życia osobistego. Mówi, nic bez Chrystusa nie osiągniesz życia. Jesteś zerem. Jan w cudowny sposób oddziela ziarno od plew. On pokazuje, nic bez Niego nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. On pokazuje, że życie jest światłością ludzi. Że niewiedza jest światłością ludzi. Nie jakiś sukces ziemski jest światłością ludzi. Nie szczęście osobiste jest światłością ludzi. Że tylko On wewnątrz daje realne światło. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. On pokazuje, że w Duchu Świętym diabeł jest absolutnie pokonany. Ale gdzie jest diabeł pokonany? W Duchu Świętym. Poza Duchem Świętym diabeł będzie dojeżdżał. Czyli on pokazuje, jeżeli ty nie przeżywasz, nie przeżywasz wewnętrznego Chrystusa, tak? To nie ma żadnych szans na zwycięstwo nad szatanem. Szatan będzie cię dojeżdżał. Dlaczego? Bo to intelektualista! Jak ty! Wszystko wiesz! Macie wspólny zbiór! Jest was dwóch! Ty myśliciel i on myśliciel! Rozumiesz? A ja mówię tak. Światłość, która jest w człowieku. Wieczna światłość, niosąca życie, ona przemaga ciemność. Diabeł nie ma żadnych szans.
W moim życiu diabeł nie ma żadnych szans. Żadnych. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Nie wiem, czy zauważacie. Zmiana z tym. Zaczyna się chwilowy dziennikarski opis. Inny niż przed chwilą. W ogóle co to za wstęp? W ogóle, rozumiecie, chcę, żebyście też rozumieli, jak to działa. Wystąpił człowiek, tak jakbyś w ogóle przełączył w ogóle z kanału Science Fiction w tej chwili na wiadomości. Rozumiesz? Zupełnie inna rzecz się zaczyna. Ktoś mówi, ja mówię, człowieku, zrozum to, zrozum, jak wygląda geneza zjawiska. To nie ma, że w ogóle gość siedzi, w ogóle jest rozmodlony. W ogóle wiesz, jak jesteś rozmodlony. Człowieku, jesteś rozpodlony, modlisz się godzinę, drugą, trzecią. Jesteś w ogóle, wiesz, w trzecim niebie przed Bogiem i teraz raptem, proszę Ciebie, masz zjechać i w jednej chwili, proszę Ciebie, nie wiem, zrobić działanie matematyczne. To nie tak działa, no. Musisz w ogóle jakoś wyjść. Czasami to muszę w ogóle usiąść. Mówię, zaraz w ogóle. Dobrze. Uspokój się. Jesteś tu, niestety, jeszcze. Weź się za to, co tu trzeba zrobić. Zaraz, aha, garki trzeba zmienić. Dobrze. Boże, przez wiarę wyznaję, że to też jest duchowe. Rozumiesz, jakby schodzę z pewnego poziomu. Tutaj widzimy zejście z tego poziomu. Zupełnie inny poziom zaczynamy. Dlatego chcę, żebyście umieli czytać te rzeczy. Nie dlatego, żebyście rozumieli, że to tak jest. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Zobaczcie, jak są skonstruowane zdania. Od razu jest informacja, że był posłany od Boga. To się w ogóle nie daje nikomu pomyśleć. Od razu jest informacja. Dzisiaj czytałem, bo takiego namierzyłem kaznodzieję amerykańskiego, którego nie ma żadnego przetłumaczona, nie ma żadnych tłumaczeń jego w ogóle, on mnie tam... Myślę, że można się trochę przydać, jego służba. Nie, szukałem w ogóle, czy tam gdzieś można znaleźć jakieś jego tłumaczenia, czy coś. No oczywiście, jak wszedłem na jego nazwisko, to wyszło mi tam, wiesz, oczywiście też jest jednym z głównych zwodzicieli światowych. Zwiedzenie. Oczywiście sam też zobaczyłem, że jestem na większości list, nawet alfabetycznie. Także poprawiło się ten. No i tam jeden taki, taka jest strona, która też działa przeciwko mnie i ta strona ma strasznie problem z tym, że ja na przykład mówię, że jestem apostołem. Że to odgórnie oznacza. Ma samo oznaczać, że jestem dzieciem. To nie jest być dzieciem, to nie chodzi o to, tylko to jest zawód fizyczny. Trzeba wykonywać, że jestem dzieciem i w porządku, nie? Okej. Wystąpił człowiek posłany od Boga. Zobaczcie, tutaj nie ma w ogóle dyskusji, czy on był od Boga, czy nie był, od razu jest narzucony. Tak robi Jan. Od razu jest przywolony z grubej rury, tak? To od Boga. Jak od Boga, to Boże rzeczy tam się będą działy. Zobaczcie, ona jest bardzo uzurpatorska, ta Ewangelia. Ona nie pozwala na pewnego rodzaju samodzielne myślenie. Tutaj jest, chcę wam też pokazać, że to jest taki Bóg w pikułce. To jest Bóg w pikułce, który przychodzi i mówi, a to jest tak, taka zero-jedynkowość w ogóle, wie, tak. Ale panie, chciałem o tym porozmawiać. I jest milczenie. Panie, milczenie. Wiecie, co następuje tak, że tak powiem, odejdę troszeczkę w tym miejscu, kiedy jest milczenie. W tym momencie zaczyna się najczęściej to, że załącza się dusza człowieka, człowiek zaczyna rozmawiać sam ze sobą. I odpowiada sobie na pytania, na które Bóg mu nie odpowiada. Bo Bóg nie odpowiada na wszystkie pytania. Bo Bóg to jest czysta prawda. Bóg nawet się nie broni. On też nie tłumaczy różnych rzeczy. Ludziom się wydaje, że Bóg tłumaczy. Nie, to mózg twój tłumaczy. A potem, jak długo się już tak nauczysz z tym mózgiem rozmawiać, tak? To przychodzi, proszę mi się, prezes. Tak? Nielegalny, ale prezes jeszcze przez jakiś czas. I zaczyna, proszę cię, nakręcać tą twoją koniunkturę. I ten coś dopiero da takich odpowiedzi, że... Nawet nie drogę ci się pomyla, ale pion z poziomu. Ale wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. W ogóle wiesz, konkretnie. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Będzie jasno określone i w ogóle
kto to jest, co on robi. W ogóle taki jest Bóg. Chcę, żebyście w Ewangelii Jana umieli odnajdować serce Boga. Odczytać je. To nie tylko jest to, że to jest jakiś zapis, ale też jaka forma tego zapisu jest. W poprzednich Ewangeliach są takie opisy w ogóle w wypowiedziach Jezusa, tak? Które w ogóle nie odpowiadają na pewne pytania. Na pewno odpowiadają, na pewne nie. Powiedz nam, czy jesteś Mesjaszem? Tak? A mówi, zobaczycie Syna Człowieczego. Co to jest za to? Dlaczego on nie ustał i powiedział, tak, jestem Mesjaszem. Duch Święty zapłodnił moją matkę i się urodziłem. Czemu nie ma tego zapisu w żadnej Ewangelii synoptycznej? A tutaj, od razu z grubej rury, na dzień dobry, tak? Tak, on to Bóg, nie ma bata, kogo on posyła, ten jest. Wielko, że rozumiecie? Ona jest inna. Ewangelia Jana to jest pewniak. Tam nie ma dywagacji. Tu się nie pracuje na tym. Rozumiecie, co to znaczy, że się nie pracuje? Tu się nie pracuje, to jest jak zastrzyk. Nie chcesz tego przyjąć? To nie przyjmuj. Chcesz przyjąć, to na maksa. Masz podaną pigułę. Pigułę masz podaną. Rozumiecie? Czasami zdarzają się osoby, które chcą, żebym powiedział, jak się ćwiczy na przykład, albo jak się żywi. Niektóre z nich zrobią to, co im do nich mówię, ale większość tego nie zrobi. Wiecie dlaczego? Bo ja mówię, trzeba to zrobić tak, tak, tak i tak. Ale mogę, ja mówię, nie, nie możesz, trzeba zrobić tak, tak, tak i tak. Idź to zrób. Tak jest Ewangelia Jana. Taki jest Duch Święty. W ogóle rozumiesz to? Duch Święty nie rozmawia z tobą. W ogóle chcę, żebyście też zrozumieli. Duch Święty to nie jest koleżka do gadek. Ludzie mają w ogóle takie rozmowy z Duchem Świętym. Jak ja w LSD kiedyś. Rozumiesz? Rozmawiają. Rozmawiam ci z Duch Święty, mi opisywał, mi mówił. Ja mówię... Co ci opisywał? Gdzie cię zabrał? Gdzie cię Duch Święty zabrał? Naprawdę, ja pracowałem z takimi ludźmi, co oni tam robili z tym Duchem Świętym, człowieku. Kwiaty mu kupowali, herbatę, różne rzeczy. Ja nie mówię, że mu nie robić, to można zrobić Duchowi Świętemu też herbatę, kiedy to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jego nie przymusimy przez to, żeby On wdał się z nami w różne rozmowy. Żeby On siedział z nami godzinami i do nas mówił, bo to Pania mówi! To mówi! I chrześcijanie muszą zrozumieć, że Bóg jest inny. W mojej Biblii jest napisane tak, i przyjdzie On, Duch Prawdy, i wprowadzi was. Wiesz, co to jest wprowadzi? Wiesz, co to jest na słowo wprowadzi? Wprowadzi? To greckie słowo wprowadzi, tak? Ono określa w ten sposób, że jakby dotknie twoich pleców i będzie cię popychnął. On cię nie weźmie, chodź, no chodź, no chodź. On będzie tak, rękę ci tu położy, to tak jak wprowadzi. I będzie cię tak prowadził. Rozumiesz? Zacznij iść. To jest wprowadzić we wszelką prawdę. I to jest napisane, przypomnij wam wszystko, co ja powiedziałem. I uwielbi mnie w was. O, to zrobi Duch Święty. A ludzie mówią, wiecie, z Duchem Świętym miałem rozmowę. Ja mówię, o czym? No mówił, że on mnie rozumie, że... Bóg ci powiedział, czy rozumie? Diabeł cię rozumie. Bóg cię nie rozumie. Bóg cię nie rozumie. Bóg cię nie rozumie. Bóg cię zbawił od ciebie samego. Bóg cię nie zabrał na miting anonimowych alkoholików, żebyś 20 lat kwitł we własnym gównie, tak? On cię zbawił. To zbawca. To jest Pan Panów i Król Królów. On nie wchodzi w dysputy. On mówi tak.
wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Kropka. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przede mną uwierzyli. On tutaj w ogóle nie dopuszcza, że ktoś ma nie uwierzyć, że w ogóle, jakby ktoś nie uwierzył, to idiota. Bo on po to poszedł, żeby uwierzyli. Zobaczcie, co to są za słowa. Chcę, żebyście tak czytali Ewangelię Jana. Ona jest bezwzględna. Ona nie zostawia żadnego miejsca takiego. Tam jest ciasno. Ciasno. Dlaczego ludzie chcą ją zintelektualizować? Ludzie bardzo chcą ucywilizować Boga. Bardzo chcą ucywilizować. Taki Bóg oswojony. Oswoję go. Zrobię z niego katolika, protestanta, zielonoświątkowca, miłego gościa. Nie zrobisz z niego miłego gościa. Nie zrobisz z niego zielonoświątkowca, katolika, protestanta. Nie zrobisz z niego. On jasno określa rzeczy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne dla nas. I chcę, żebyście zrozumieli, że to jest miłosne. W ogóle miłosne. Ludziom się wydaje, że w ogóle, że to jest jakieś takie, wiesz, że takie w ogóle żołnierskie. Takie, to wcale nie jest żadne żołnierskie. To jest normalne, miłosne, bo on jedynie wie, że w ten sposób jest w stanie w ogóle ciebie prowadzić, bo ty masz w ogóle 6% w ogóle użytkowności bańki. No to jak cię prowadzić inaczej? No kurczę, no ludzie, nie wiem, czy ktoś z was się inwalidą zajmował jakiś czas. Ja się zajmowałem, powiedzmy, ludźmi, którzy są niepełnosprawni. Są ludzie niepełnosprawni. Norbert jakiś czas w naszym pierwszym kościele pracował w ogóle z ludźmi bardzo niepełnosprawnymi. Ja w ogóle pamiętam, co on w ogóle z nimi robił, z tymi ludźmi. Człowiek, on ich nosił, on ich ciągle wszędzie ci ludzie byli w ogóle na jego rękach. Rozumiesz, o co chodzi? On w ogóle nie rozmawiał z nimi specjalnie. Rozumiecie? Jaka była jego usługa do tych ludzi? W ogóle przychodził facet, raka miał. Raka miał takiego człowieka jak ziemniak. Tam to były raki, co? Człowieku, takiego miał jak ziemniak tego raka. Przychodził, nie może chodzić, a w ogóle ten stał nad nim, w ogóle wiesz, o co chodzi. Musisz wierzyć, jak będziesz wierzył, to w ogóle to rak zniknie. Musisz wierzyć. On faceta z rakiem w ogóle gdzieś tam wysyłał, on go na spacery prowadzał, on mówi, dawaj. To było to miłosne. On nie siedział, nie głaskał faceta z rakiem po raku. Ładny rak, ładny. Rozumiem, że masz raka, leżysz. Super, rozumiem cię. No nie rozumiem cię. Wstawaj! Kiedyś zrobiliśmy wigilię kościelną. Siedziałem tam w stołach, taki człowieku, patrzę, co ten robi, a ten wlecze takiego gościa, co nie ma pół twarzy. Ja wtedy pierwszy raz tak z bliska zobaczyłem w ogóle zęby tutaj wszystkie. Rozumiesz? Leci mu tu wszystko temu facetowi. Czujesz klimat. Tak tam się miłości uszyliśmy. Siedzisz na wigilii, w ogóle w kościele, obok ciebie siedzi gość, nie ma półpolika, w ogóle co dopiero świeżo Jezusa przyjął. W ogóle potem go do Jezusa przyprowadził, leci mu w ogóle z tego, w ogóle w te, rozumiesz, co tam w te wszystkie barszcze i te inne. A ten mówi, jesteś, jak się przyjeżdżasz do Jezusa, tak, to idziesz do kościoła? Twoje miejsce jest ze świętymi. I go przywlókł tego faceta, jego posadził człowieku przy tym stole. Ja mówię, jaka jazda. Taki jest Bóg. A nie dyskutant. Taki jest Bóg, Ewangelia Jana. Informująca od samego początku, jasno, klarownie. Jest tu, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest tak, duchowa petarda, kropka. Duchowa petarda, kropka. Tutaj nie ma! Tu jest w ogóle jak strzelanie z karabiny. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego, człowieka przyszła na świat. Zobaczcie. Zamyka tematy. On w ogóle nie zostawia grama wątpliwości. Rozumiecie? Na świecie był. I świat przedeń powstał. Zobaczcie, co on mówi. Świat przedeń powstał. Cały czas jest informacja, że Jezus jest Bogiem. Cały czas. Tutaj będziecie się z tym spotykali notorycznie. Notorycznie, że jest Bogiem. I tutaj, posłuchajcie, ani razu nie spotkacie miejsca, gdzie On to udowadnia. O my tak. Na świecie był i świat przez ten powstał.
A w ogóle tutaj nie ma w ogóle opisu, zauważacie? Nie ma opisu, tu nie ma o czym podyskutować, tu nie ma, że w ogóle siadasz z kimś, no tak, ale jak powstał ten świat? No weź, uspokój się. Rozumiesz? Z Janem się nie dyskutuje. Z Janem się nie siada do stołu i mówi, ale przepraszam bardzo, Janie, ewangelisto, ale jak to się wydarzyło? A jak patrzy tymi swoimi prostymi oczyma w siebie? Mówi, ale o co ci chodzi? Przecież ci powiedziałem. Przyszedł na świat, który sam stworzył. Nie rozumiesz, co powiedziałem? Ale Janie, wytłumacz mi. Czy ty jesteś głupi? Na świecie był i świat tutaj powstał. I Jan się patrzy na ciebie, wiesz? A ty chcesz porozmawiać. A jak to się stało? A dlaczego? A czemu? A skąd on się wziął? A kto był jego wujkiem? Heniek z poczty był jego wujkiem. Jana nie obchodzi. Jan przynosi petardę. I my tak, bierzesz? Nie, cześć. Jan. Rozumiesz, dlaczego się zaczyna od Jana? Bo to rozpieprza inne poglądy. I już nie zastanawia się nad różnymi rzeczami. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Pamiętaj. Jezus w ciele wniósł trzy bardzo ważne rzeczy. Umarł za grzechy ludzi, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Te rzeczy, rozumiecie, Jezus zrobił od A do Z. Pozostałe zaczęły się dziać w Duchu Świętym. Gdybyśmy mieli sparafrazować całe życie Jezusa na ziemi. Wiecie, uczymy o tym, on przed objawić Ojca, on przed to, przed tamto. Tak, to wszystko jest prawda. On wyprostował zakon, on pokazywał, to jest prawda. Przyniósł różne zasady, objawił. Natomiast Jezus na ziemi znajduje się z trzech powodów. Ma umrzeć za grzechy ludzi. Ma wstać z martwych w ciele. I ma w ciele wstąpić do nieba. Finish. Taka robota. Takie coś miał zrobić Jezus. Jezus nie miał nauki przynieść jakieś, stworzyć różne rzeczy. Tak naprawdę Kościół kiedy zaczyna się kształtować? Kiedy Jezus poszedł. W ogóle co on do nich mówi? Oni są w takim chaosie. Zobaczcie, Jezus z nimi chodzi. Zobaczcie, co tam się dzieje. Bo czasami ludzie mówią, jak ja bym tam chodził z Jezusem, to ja bym w ogóle wierzył. Ja mówię, puknij się w banie, byś był taki sam jak apostołowie. Taki sam byś był. Wszyscy oni byli tacy sami. Rozumiesz? 3,5 roku po ciebie z nimi chodzi, a tu staje przed nim tamten, chyba nie wiem, który tam, Filip, chyba z Konopki czy inny, i mówi, pogadam na Ojca. W ogóle wiesz, dopiero tyle czasu jesteś ze mną, nie trybisz. Dlaczego Filip nie trybi? Dlaczego Filip, czy tam któryś, już nie pamiętam, nie widzi tego Ojca? Dlaczego oni to robią? Czemu Piotr go zdradza? Czemu Tomasz jest taki zafilowany, że chce mu paluchy człowieku wkładać w brzucho? No dlaczego? No dlaczego on mu to robi? W ogóle rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego Jan z Jakubem są tak zaburzeni, że chcą wioski palić? Dlaczego oni to robią? Chodzą z tym Jezusem. Dlaczego oni tacy są? Powiedzcie wam dlaczego? Bo nie ma w nich Ducha Świętego! Duch Święty z zewnątrz może bardzo mało. Dlatego Jezus mówi tak. Muszę stąd odejść. Bo jak ja nie odejdę, to nie przyjdzie Duch Święty. Dopiero On wykona robotę. Ostatnio napisałem o prezydencie Ananiasza i Safiry. Rozpętało się piekło. Kurczę, jak ludzie koniecznie chcą, że ten Bóg to zabija jednak. Morderczy Bóg jest. Na moszczeniu takie było. Ananiasz, Safira, weźli, szlak ich trafił. Ja mówię, zestresowani byli dlatego. Stres ich zabił. Dlaczego nie chcesz takie rzeczy powiedzieć? A Bóg ich zabił. Ja mówię, kurczę, no musi, no. Mówię, kto cię skrzywdził? Tatuś? Nauczyciel w szkole? Pedofil cię zgwałcił? Kto ci to zrobił? Powiedz. Bo ktoś ci coś zrobił. Jakiś żal masz do kogoś. Czego ty koniecznie chcesz, żeby Bóg ludziom był ukręcał? Bóg jest święty. Ja mówię, ty jesteś chory. To jest na pewno. Człowieku. I tam jeden. Ja w ogóle piszę w ogóle prostą rzecz, mówię, to Kościół tamtego czasu, tak?
popełniał masę błędów, to wcale nie był super doskonały Kościół, to był początek do... Nie, to były najdoskonalsze rzeczy. Ja mówię, jakie najdoskonalsze rzeczy? Piotr, który jest głównym pastorem w ogóle Kościoła w Jerozolimie, jak wychyla pupę za Jerozolimę, natychmiast zapiera się pogan. Natychmiast! Od razu krasyna dobrego i nie siada w drodze. Kto wjeżdża? No wiadomo, kto wjeżdża. Paweł mówi, co ty robisz? Mówi, ty, Kefas. Że to są twoi bracia. To bracia twoi, bo oni są tak jak ty w Duchu Świętym. To, że nie są obrzezani, to, że nie pochodzą z Żydów, to nic nie znaczy. Rozumiecie? Paweł rozumiał, że Duch Święty to jest to, co jest potrzebne ludziom. Jan pokazuje z perspektywy Ducha Świętego te rzeczy. Dlatego u niego zawsze jest zero-jedynkowa sprawa. Zero-jedynkowa. I cała Ewangelia jest zero-jedynkowa. Ale nie ma dyskusji żadnej. Do swojej własności przyszedł. On mówi, moja własność. W ogóle kazanie zdjęli o wolności. Do swojej własności przyszedł. Własności. Boga własność. Jesteś jego własnością. Człowieku. A ja myślałem, że nie jestem jego własnością. Ja myślałem, że jestem wolny w Chrystusie. Przecież jak się nawróciłeś do Jezusa, rozumiesz? Ty sobie założyłeś kajdanki wieczne na ręce. Ty sobie narobiłeś takiej roboty, że nie pytaj, człowieku. Że to jest, człowieku, rozumiesz? To jest strzał w kolano. Ani teraz już nie pogrzeszysz dobrze, jakbyś chciał. Już nie jesteś w stanie w ogóle iść w tym temacie. Albo pójdziesz na maksa za nim, albo będziesz nieszczęśliwy teraz. Ty. Zobacz, co sobie zrobiłeś. Albo pójdziesz na maksa, albo będziesz wiecznym frustratem. Dobra, co to jest? No my do swojej własności przyszedłem. Ja przyszedłem do Jezusa. Ja byłem ostatnią osobą, która komukolwiek by się podporządkowała w życiu. Ja powiedziałem, jestem twoją własnością. Twoją własnością. I wiecie, jak ktoś w ogóle żył w poniżeniu, to łatwo mu jest powiedzieć, jestem twoją własnością. To jak temu, który był w mordę bity, nastawić drugi policzek. Rozumiesz? Potem chodzą i mówią, mi to już tak łatwo nastawić drugi policzek. No. Cały życie się dalej. Psychicznie, fizycznie, to ci łatwo. Tak jesteś przyzwyczajony do bicia. Chłopiec do bicia. Tym zaś, którzy go przyjęli i zaczynają się akcje, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Ja kiedyś o tym napisałem kazanie. To, że jesteś nawrócony, to jest prawda. Nikt ci nie może tego odebrać. Dał im prawo stać się. To słowo stać, tak? Określa być na wieczność. Stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Zobaczcie. Tylko oparcie na wierze. I on cały czas tak będzie robił tym. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli męża, lecz z Boga. Zaczynają być bardzo mocne informacje o czym? O nowym narodzeniu. Dlaczego nie ma tego w innych Ewangeliach? Dlaczego? Czemu tak? Czemu nowe narodzenie, sformułowanie nowe narodzenie pojawia się tu? Dopiero w Ewangelii Jana. Czemu dziesiątki lat wcześniej nie mówi się nawet w tamtejszym kościele o nowym narodzeniu? Bo wiecie co? Oni nie potrafią jeszcze tego złożyć do kupy na początku. Oni nie wiedzą, co to jest. Oni nie mają teologii do tego. Rozumiecie, o co chodzi? Tu dopiero zaczyna się kształtować, tak? Umysł Chrystusowy w Kościele. Dopiero Ewangelia Jana otwiera ludzi na perspektywę rozumienia duchowości. O co tu chodzi? Nowe narodzenie. Ja pamiętam, zobaczcie, mamy dzisiejsze czasy, 2000 lat po tych całych akcjach. Jak my zaczęliśmy z Agatą ostatnio, nawet dzisiaj rano, wszedłem na mojego pierwszego maila,
którego wysyłałem, znaczy takiego złożonego, do kościołów w Polsce różnych. A w 2007 roku, nie, 13 roku, 2013 roku. Proszę Pani. I tam był moja jakby taka informacja o tym, kim jestem i może mogę przyjechać do mnie i usługiwać i tak dalej. Jak dzisiaj sobie tak o tym myślałem, mówię, kurczę Pani Boże, jak ludzi przerażało, że głosimy Nowe Narodzenie. W ogóle rozumiecie, że to się tak nie głosi. Głosi się spotkanie z Jezusem, głosi się przyjście do Boga, oddanie życia Bogu. Rozumiecie, zobaczcie, jakie są różnice. Zaraz będziecie teraz lepiej to widzieć. Przybliżenie się do Boga. Gdzie rozmawiałem z taką jedną osobą przez telefon, ta osoba mi mówiła, no wiesz, no bo oni też, bo mówiła mi o katolikach, nie? No wiesz, bo oni muszą wrócić do Boga. Ja mówię, kto to oni? Kto to są oni? No katolicy. Ja mówię, nie ma katolicy. Nie ma katolicy. Albo jeśli mówisz katolicy, to w tej samej kanwie co Szwedzi, Norwedzy. Rozumiesz, o co chodzi? To mów katolicy. Tak jak lubisz tak, to tak mów. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takich struktur. Nie ma, oni mają do Boga wrócić. Bo tam próbowała mi tłumaczyć, że tam ta osoba, że powinienem w stosunku do pewnych osób, które są tam też w kościele katolickim, dość łagodnie podchodzić. Ja mówię, ale jak łagodnie, jak ja nie wiem, kto to są katolicy. Ja się nie znam. Najmniej, czy ktoś jest katolik, czy węglarz, człowieku, czy gej, czy protestant, dla mnie nie ma różnicy, bo to nic nie znaczy. Dla mnie jest człowiek, który musi się co? Na nowo narodzić. Nie przybliżyć do Boga, tak? Nie pomiziać się, proszę Ciebie, po pupci za niąłem, tylko ma się na nowo narodzić. Ma zmienić naturę. Skończyć ze sobą raz na zawsze. Popełnić święte, sakralne samobójstwo i spotkać się z Bogiem i żyć Jego życiem. O tym mówi Ewangelia Jana. No to jest poselstwo ewangelizacyjne. No to jest poselstwo. Rozumiecie? W 2001 roku Bóg mnie dobił. Dobił. Pomodliłem się, mówię, złami kręgosłup. Bo nie mogę żyć. Jak przyszła jego prawda, mnie przetrącił. Rozumiesz? Zakręciłem się, mówię, nowy człowiek. Nowy. Zupełnie nowy. Nienaprawiony. Dobite stare, wzbudzone nowe, nowe narodzenie. To jest poselstwo. A nie, zbliżmy się do Boga. Spotkajmy się. Jak się spotkajmy? Po co? Ewangelia Jana to mówi w ogóle, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli. Ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jan wykreśla wszystkie formuły. Mówi, nieważne skąd ty jesteś, nieważne w ogóle. Zobaczcie, co to jest. To jest tak w ogóle anty, tak? Narodowościowe, antyreligijne, antyprzynależnościowe. Przecież wśród Żydów panowała prosta informacja. Jesteś Żydem? Jesteś pański. A Jan przychodzi, mówi, przykro mi. A sam jest Żydem. Rozumiecie? Mocniejszą petardę robi tylko w ogóle Paweł później, bo Paweł to w ogóle już nie. Bo tamto to nie ma Żyda ani Greka, bo tamto to jest w ogóle połączenie duchowości i intelektu. To jest w ogóle człowieku petarda największego rzędu, nie? Bo to nie ma większej petardy niż Paweł, tak? Bo tutaj Jan to w ogóle, no nie, no jaki tam, co mi obchodzi, że się narodzimy, że twoim ojcem jest Mosze, proszę ciebie, a Estera matką i ty w synagodze jesteś dziecią przez Ale, co to mi obchodzi? Poznaj się Jezusa, nie wolno. Koniec. Do tej ziemskiej możesz chodzić w świątyni, do niebiańskiej nie pójdziesz. A jestem dobry Żydem, a co to mnie obchodzi? Mnie to nie interesuje. Rozumiecie? Nie interesuje. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Zaczyna robić coś, co nie robił żaden. No zaczyna w ogóle mówić, tak, o tym, co się stało z Jezusem. O tym, że słowo ciałem się staje.
że odwieczny Bóg, tak, pojawia się na ziemi w ciele. Pojawia się w ciele. I użyliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Każdy z tych wersetów zawiera w sobie bardzo głębokie rzeczy. Ten werset na przykład pokazuje, że łaska i prawda są nierozerwalne. Nie istnieje łaska bez prawdy. Nie istnieje prawda bez łaski. Takie rzeczy nie istnieją. Każdy z tych wersetów w Ewangelii Jana możesz wziąć i utworzyć z niego pewien fundament. I w ogóle nie bój się tego. Nie bój się tworzyć fundamentów. Najwięcej fundamentalnych rzeczy stworzysz na podstawie Ewangelii Jana i listów Pawłowych. Przede wszystkim listu do Rzymian i do Hebrajczyków, o ile to Paweł napisał. Jan świadczył o nim i głośno, bo i znowu zobaczcie, znowu, bo to jest niesamowite, znowu zmiana jest, znowu w ogóle jest opis jakiś dziennikarski. Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. W ogóle... A gdzie ten Jan? No Jan Chrzciciel, to Jan Chrzciciel jest. A gdzie on tak mówił, ten Jan Chrzciciel? Gdzie to jest opisane? Nigdzie. Zaczynamy mieć w ogóle dziwne rzeczy. Okazuje się, że tutaj zaczynają być wrzucane teksty, które w żadnej z Ewangelii synoptycznych nie są określone jako dziennikarskie. Przecież w ogóle Jan nie stoi w Jordanie i nie krzyczy. Z jego pełni myśmy wzięli to łaskę za łaskę. Przecież Jan tak nie krzyczy. No poczytajcie sobie dziennikarskie zapisy Mateusza, Marka i Łukasza. No Jan w ogóle, dlaczego to jest? Co to w ogóle za zapis? Ktoś mówi, no bo on tam wiedział więcej. Co on wiedział więcej, jak pisał 70 lat później? Ty! No więcej powinni wiedzieć ci, co na bieżąco recenzują zjawisko. A nie ktoś, tak, kto 2,5 pokolenia później coś pisze. No co my, ludzie, tak jakbyś dzisiaj chciał się wziąć za udowodnienie pewnych rzeczy, które się działy przed wojną. Na czym ty się możesz opierać? Na zeznaniach ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Na dokumentach, które obrazują tamte rzeczy, bo ty nie widzisz tego. Dlaczego tu są takie zapisy? Bo to są objawione rzeczy. Czy Jan Chrzciciel krzyczał takie rzeczy w Jordanie? Oczywiście, że nie krzyczał. I zaczyna się nam załączać coś, tak? O czym wczoraj mówiłem po wyłączeniu kamer. Typowa formuła hiperboli duchowej. Czy on ma prawo wkładać takie rzeczy w usta Jana Chrzciciela? W Duchu Świętym oczywiście, tak. Ale to nie jest dziennikarski zapis. Czy to jest prawda? Kompletna prawda. Czy Jan Chrzciciel to wypowiedział? Nie! Bo Jan Chrzciciel nie był narodzony z Bożego Ducha! W Janie Chrzcicielu nie mieszkał Święty Duch! Jan Chrzciciel miał takie pojęcie o łasce, tak? Jak krowa o balecie. On nie mógł krzyczeć w Jordanie, tak? Stojąc. Pamiętacie, co Jan krzyczy w Jordanie? Jan mówi tak, opamiętajcie się, kto ma dwie szaty, niech jedno odda. Przecież on im ładuje, rozumiesz, zastrzyk sprawa. Co w ogóle ten Jan robi? Żyje ortodoksyjnym życiem, żywi się robakami, zaprawia to miodem, wygląda jak Eliasz, jest totalny wariat. Rozumiesz, o co chodzi? On w ogóle nie ma pojęcia łaski. On nie wie, co to jest łaska. Bo pojęcie łaski, tak? Ono nie funkcjonuje. Ponieważ epoka łaski rozpoczyna się od momentu, kiedy Jezus umiera za grzechy ludzi. Czyli słuszny gniew Boga jest zaspokojony śmiercią Jezusa. Zaczyna się epoka łaski. Czyli niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka. Wcześniej trzeba co?
zasłużyć. Bo nie ma inaczej. Bo nie ma odkupiciela. A więc Jan, chrzciciel, nie stoi w Jordanie i nie krzyczy: z jego pełni myśmy wszyscy wzięli tą łaskę za łaskę. Przecież on w ogóle takiego krzyczał, no nie znaje, popatrzyli, ty. Ale o co tobie chodzi? My rozumiemy, że ty w ogóle nam prostujesz prawo, że nam prostujesz Panie, że my pokrzywiliśmy, że my nie wykonujemy przepisów. Rozumiesz, mówisz o Mesjaszu, że Mesjasz przyjdzie. My to wszystko rozumiemy. Rozumiemy nawet to, tak? Że ten w ogóle cieśla tutaj, według ciebie jest Mesjaszem. My rozumiemy, że coś tam widzisz. Tak? Ale nie rozumiemy, co ty dalej do nas mówisz. Ludzie, gdybyś 30 lat temu ustał na środku Warszawy i powiedział tak: kto chce być moim znajomym na Facebooku? Wreszcie, ludzie, co to jest znajomym na Facebooku? W ogóle nie istniało sformułowanie. Rozumiecie? W komunikacji międzyludzkiej nie istniało słowo Facebook. Tak? A formuła bycia znajomym na Facebooku nie mieściła się w gabarytach myślowych. Nie było takiego czegoś. To by było tak dokładnie, jak Jan krzyczałby, proszę ciebie, z jego pełni, żeście wszyscy wzięli. Zrozumcie, że to są objawienia. Objawienia. Z drugiej strony musisz zrozumieć kolejną rzecz i od razu się uczyć, że objawienia, tak, to nie są rzeczy, które się w ogóle udowadnia sobie, a na pewno nie innym. W objawienia się wierzy, argumentuje się je fundamentalną prawdą, a następnie obdarowuje wiarę. Sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Taki nasz los, przyjaciele. I Ewangelia Jana do tego nas zachęca, on nam to pokazuje. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Totalne oddzielenie. Totalne oddzielenie. Już nie ma żadnego powiązania. Totalne oddzielenie. Ja na podstawie tego wersetu, na przykład, zupełnie, jakby postawiłem kropkę nad i, że nie jestem pod żadnym prawem. Ja w swoim życiu. Ja mówię: aha, zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Ona cały czas będzie oddzielała, będzie kładła taką grubą linię. Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. No i z której strony by nie chciał zahaczyć tego intelektualnie, to to jest niemożliwe. Ewangelia Jana prowadzi do ostatecznej wiary w to, że Jezus jest wcielonym Bogiem. Do ostatecznej wiary. Ona do tego prowadzi. I ona nie pozwala na dysputy na ten temat. Jeśli nie jest Bogiem, to wszystko nie ma sensu. Jeśli jest Bogiem, tak, to wszystko ma sens. Dlatego ją kocham. Dlatego ona, Ewangelia Jana też, wytworzyła we mnie ten zero-jedynkowy system. Zero-jedynkowy system. Rozumiecie? A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył. I oświadczył: ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go: kim więc? Eliaszem jesteś? A on rzekł: nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: nie. Rzekli mu więc: kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiesz sam o sobie?
Wszelkie te teksty widzimy włożone tutaj, kolejny dziennikarski zapis jakiejś informacji, zapożyczony. Jest to zapożyczony tekst. To jest tekst zapożyczony. To jest tekst jakby odchodzący od tej głębi duchowej, która przed chwilą nam jest przekazywana. Jest tam tutaj pokazany dziennikarski zapis, aczkolwiek jest on jakby autor Ewangelii Jana, on nie może się wręcz powstrzymać, w cudzysłowie, tak, od tego, żeby tam nie włożyć swoich objawień. Bo on w ogóle wszędzie musi, choćby teksty, a wyznał i nie zaprzeczył. On musi to w ogóle, musi jakby, bo się udusi, rozumiem, o co chodzi. On musi tam załadować coś takiego, że nie może tego napisać po prostu, o takie coś było, tak jak synoptycy pisali. Synoptycy wzięli, napisali, takie coś było, a ten nie, on od razu zagłębia się w ogóle w duszę Jana. On musi tam coś pokazać i wyciągnąć z tego Jana Chrzciciela pewien aspekt jakiś duchowy. Dlaczego? Dlaczego mu tak bardzo na tym zależy? Bo on wie, że tylko w Duchu Świętym rzeczy się dzieją. On wie, że jest duchowa rzeczywistość. On wie, jak ważną rzeczą jest opracowanie duchowych zasad. On to rozumie. Więc nawet gdy opisuje ten dziennikarski element, to wyciąga coś z tego. Cóż powiesz nam sam o sobie? On musi to podkreślić zawsze. Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem, odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązywać rzemyka sandałów jego. Tak się działo w Patabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. A Zając ujrzał Jezusa, idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zaraz to zobaczę. Poszukajcie, bo może znajdziemy. Czy jest w którejś Ewangelii ten tekst? Ewangelia Marka teraz, bo Łukasza nie ma. Tutaj się kończy, a głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać, że mykał sandałów jego. No, Marek też to pisze. Może Mateusz pisze. O, ciekawy zapis. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zwierzę przenizę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Mateusz. No. Wszyscy oni nie opisują tego, co tutaj jest napisane. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mateusz mówi, że idzie sprawiedliwy król, który wytnie co nie jego. Tak? Marek w ogóle ma tę dotykę. Tak? Łukasz kończy przed tym tekstem. Dlaczego Jan mówi o tym, że jest to ktoś, kto gładzi grzech świata? Skąd to wziął? Nie mamy żadnego dziennikarskiego zapisu tej informacji. Przynajmniej 70 czy 90 lat później raptem się dowiadujemy, że Jan Chrzciciel taką rzecz powiedział. To niedorzeczne. Jan nie miał pojęcia. Jan nie miał pojęcia, co to jest gładzić grzech świata. Jan, jak pozostali apostołowie Jezusa, uważali, że Jezus przyjdzie i wszystko wyprostuje. Najbardziej wkurzony był
Judasz, że tak się nie udało. Oni chcieli, żeby on wyprostował prawo. Oni chcieli, żeby on zreformował synagogę. Oni chcieli, żeby on zrobił Izrael główną jakby świątynią Boga i jakby główną stolicą świata. On tak, oni tak chcieli. Wszyscy, z różnych stron. Ale tu mamy jakiś dziwny przeciek. Skąd to jest? Bo to już jest objawienie. Oni już wiedzą, że Jezus przyszedł, aby zgładzić grzech. On nie przyszedł, żeby naprawić tu cokolwiek. On nie przyszedł, żeby polepszyć. On przyszedł, żeby zgładzić grzech. Zgładzić grzech. Jak ja się dowiedziałem, że mój grzech jest zgładzony. Mój grzech. Nie mam grzechu. Boże. Nic na mnie nie ma. Nikt i nic. Jak Bóg powie, że nic na ciebie nie ma, to reszta nie ma znaczenia. Reszta ludzi nie ma żadnego znaczenia. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. A ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Widzimy opis dziennikarski, totalnie przeformowany przez objawienie. Nie wiem, ilu z was się dziwiło, jak bardzo ewoluowało wasze świadectwo nawrócenia. Szczególnie mówię do tych, którzy się nawrócili dość dawno. Zauważyliście ewolucję. Dobrze, was na początku nie nagrywali, prawda? Byś posłuchał, o kim on mówi. A może o kim ty dzisiaj mówisz? Wiecie, ile ja musiałem włożyć pracy, żeby nie przetworzyć do końca mojego świadectwa? Do pracy trzeba, to trzeba czasami się cofnąć. Wiesz dlaczego? Bo bardzo łatwo jest przetworzyć świadectwo. I to nie znaczy, że to jest źle. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co komu pomoże. Bo z jednej strony ono musi być przetworzone maksymalnie, z drugiej strony musi być surowe, rozumiesz, jak poczek surowy. To zależy, gdzie komu co podajesz. Tak? Natomiast chcę, żebyście zrozumieli, że objawienie, tak, stoi wyżej niż fakt. Objawienie stoi wyżej niż fakt. Wracasz do domu, no wy do tych z was, którzy macie mamy tam mężów, żony, wracasz do domu, mąż czy żona w łóżku z innym człowiekiem. Fakt. No tak. No fakt. To jest fakt. Ale czy prawda? Prawda ma na imię Jezus. Prawda powiedziała, wybaczajcie, odpuszczajcie. A więc to jest fakt. Ale niekoniecznie prawda. Rozumiesz? Objawienie prawdy jest w stanie wyjść poza fakt. Zawsze objawienie staje poza faktem. Fakt służy objawieniu, a nie objawienie faktowi. Rozumiecie? Fakt służy objawieniu, a nie objawienie faktowi. Jest taka na marginesie bardzo ładna piosenka, która mi utkwiła a propos tej sytuacji, którą mówiłem. I brzmi ona w ten sposób, pokazująca, że objawienie jest większe niż fakt. Była ciemna już nocka, kiedy mąż wracał z Płocka i zastaje w swym łóżku sąsiada.
Wziął scyzoryk, rozłożył, a następnie go złożył. Powiada, jak świetnie się składa. O co chodzi? Fakt to fakt. Ale przebaczenie? Radość w Duchu Świętym? Pokój, który przewyższa wszelki rozum, staje absolutnie ponad faktem. Rozumiecie? Tak też czyni ja. Kiedy czytacie Ewangelię Jana, musicie się tego nauczyć. Możecie być zdziwieni. Dlaczego? Najlepiej to ja lubię, znaczy nie lubię, tam bez przesady. No, kiedyś lubiłem, bo byłem kłótliwy. Rozmawiać z ludźmi, którzy uważają, że w Biblii wszystko jest zgodne. Ja mówię, w Biblii wszystko jest pochrzanione. Im dłużej czytam Biblię, a jestem wielkim miłośnikiem Biblii, tak, tym więcej znajduję tam sprzeczności. Nie, to Pan miał swój plan. Weź. Jaki plan? Wprowadzić chaos i zamęt? Taki plan miał Pan? Ja takiego Pana nie znam, no. Ja znam Boga porządku. Takiego znam Boga. Bóg nie ma planu takiego, żeby wprowadzać zamęt. Tutaj jest po prostu tak wiele różnych sprzeczności, tak? Bo z różnych punktów widzenia i z różnych poziomów rzeczy są opisywane i widzimy to naocznie teraz, rozumiecie, jak to działa. Zapis historyczny, który widzimy w Ewangeliach synoptycznych, różni się od zapisów Ewangelii Jana. Są tutaj pododawane duchowe rzeczy, które są ważniejsze niż fakt. Bo ważniejszą jest rzeczą to, że Jezus przyszedł, aby zgładzić grzech, niż to, tak? Żeby oddzielić ziarno od plew. Wynieść Izrael i ustanowić go pępkiem świata. Rozumiecie? Ważniejsze jest to, że przyszedł na ziemię Zbawiciel, niż to, że przyszedł na ziemię Bóg, który wszystko zamierza rozpiżyć i poustawiać jak należy na szachownicy. Takiego Boga nie ma! Jest Bóg, który przyszedł na ziemię, aby zgładzić grzech świata. Ludzie, przecież On nas mógł załatwić jednym dmuchnięciem. Po co mu takie coś? Po co mu to w ogóle wszystko? Kto to w ogóle robi, że władca wszechświata wciela się w jakiegoś Żyda, rozumiecie, to jeszcze w bardzo trudnych warunkach życiowych, tak? Schodzi na ziemię i zbawia tę ludzkość. Co to jest? Wiecie, co to jest? Miłość. Najwyższy szczyt miłości. Przecież my jesteśmy w ogóle niepotrzebni do niczego. W ogóle. On kiedyś ładnie powiedział Mojżeszowi, mówi, Mojżeszu, mam taką propozycję, chodź i wszystkich skasujemy, z ciebie zrobię nowy naród. Dla niego skasować naród, rozumiesz? Tak w pompkie dmuchnąć. Propozycja człowieku. W górach. Spotkanie w górach. Chodźmy, skasujemy. Rozumiecie? Bez Chrystusa to jest w ogóle to niemożliwa historia. Dla niego skasować, powołać, jaki problem. Ale dlaczego to robi? Miłość, czysta miłość. I tutaj mamy to objawienie. Dlaczego Ewangelia Jana jest zwana Ewangelią Miłości w ogóle? Dlatego, że ona obrazuje coś, co ma ogromną głębię. Ona też łączy w sobie prawdę i miłość. I pokazuje zero-jedynkowość Boga. Z drugiej strony, tak? Poświęcenie Boga. Kiedy czytasz Ewangelię Jana, to musisz te rzeczy widzieć. Nie możesz jej czytać jak Ewangelii synoptycznych. Czyli tamtych ich pozostałych. One też są dobre. Prawdziwe. Tylko to jest, kurczę, coś takiego jak... Jakby ci to powiedzieć, no... Jest klatka i w środku miły kotek. No i teraz Ewangelie synoptyczne przynoszą ci tą całą klatkę, stawiają na środku. Rozumiesz? I robią globalny opis zjawiska. No i opisują też tego kotka, ale opisują też w ogóle wspaniałe srebrne pręty tej klatki. W ogóle mówią, jak jest doskonale wykonana, jak ją ładnie można przenosić. A Ewangelia Jana, tak? Ona przynosi tą klatkę, otwiera, wyprowadza kotka, podnosi go, daje ci do buzi, mówi pomiziaj,
proszę ciebie, ma na imię tam jakieś tam sobie, rozumiesz? I też tą klatkę widać. No nie ma, klatki nie ma. No stoi. Tylko Jan na co innego zwraca uwagę. On mówi, dotknij tego kotka. Zaprzyjaźnij się z nim. Zobacz, jaki jest prawdziwy. Zobacz, jak pachnie. Zobacz, co to w ogóle jest. Jestem bardzo skrupulatny. Robię wszystko w ogóle na granicy w ogóle warowni perfekcjonizmu. Ja tak funkcjonuję. I dzisiaj, nawet nie wiem, chyba jakoś miłość we mnie wzrasta, bo naszemu kotu daje mieć. Memu nie daje jeść. Znaczy, ktoś inny mu daje jeść, Agatka mu daje, się mu nie daje jeść. Ja płacę za niego. Taki mam układ. Nie dotykam go specjalnie, bo on też chyba nie chce. Ale dziś mu daję jeść. I nawet wyjąłem z lodówki jedzenia, wiem, że nie powinien jeść zimnego, to postawiłem, żeby w tych moich takich poukładanym całym świecie porannym postawiłem mu miseczkę na stole, żeby tam sobie, żeby się ociepliło, nie? Wyszedłem z kuchni, za chwilę wracam, patrzę, przemknął wśród tych wszystkich moich odżywek. I zaczęli jeść resztę miski na tym stole. I tak się spojrzałem na to wszystko, nie? I mówię, jaka w ogóle fajna historia, wiesz, nie? Podziwiam tą historię. To taka ładna historia. Wiesz, to jest takie janowe. Jest coś w tym wszystkim, bo w tym całym poukładanym świecie synoptyków jest ten kotek tam. I ta Ewangelia, ona na niego zwraca uwagę. Rozumiesz? I kiedy ty ją będziesz czytał, to ty tam patrz, co on tam pisał. O co jemu chodziło temu Janowi. Ty nie szukaj tam dziennikarskich w ogóle takich zgodności, bo ty tam nie znajdziesz. Bo on tam powkładał różne rzeczy. On tam nakłamał. Rozumiesz? Ale w świętym porządku. To święty porządek. On tam nawkładał objawie. Rzeczy, które nie miały faktycznego miejsca, tak? Ale obrazują założenia zjawisk. Pokazują intencje Boga. Pokazują Jego jakby kierunek, o co Jemu chodzi. Ewangeliana pokazuje, o co Bogu chodzi w ogóle. Nie jak On to zrobił, ale o co Jemu chodzi. Rozumiesz? Tam będziesz czytał, że ktoś dostał w twarz. A tutaj będziesz czytał, dlaczego, po co, co to miało na celu. Co przez to się osiągnęło. Ona w Duchu Świętym, wiesz. To nie znaczy, że tamte nie są namaszczone. Są natchnione przez Boga. Całe Słowo przez Boga jest natchnione. To nie o to chodzi. Kierunek złapa. Kiedy będziesz badał Ewangelię Jana. Do tego cię zachęcam. My krok po kroku będziemy obrazować te rzeczy, ale mi zależy dzisiaj bardzo, żebyście poznali ducha człowieka, który to pisał. Jak on chodził z Bogiem. Rozumiecie? Pamiętajcie, to prymitywne intelektualnie, ale najbardziej zaawansowane duchowo. Uczcie się też tego, w jaki sposób w sobie rozdzielać te sprawy. Jeszcze raz mówię, my nie mamy być tumanami kurzu. Tu nie chodzi o to, że mamy w ogóle chodzić. Życie. To nie w tym sprawa. Ale my musimy rozumieć, tak, jak wygląda przeżywalność w Duchu Świętym. Tak? My musimy czuć ten dotyk. I czasami nie słyszeć słów dokładnie. Musimy wiedzieć, to jest to. To jest to. Rozumiecie? Kiedyś mi się przyśniła ręka z zapachem. Czułem zapach później. Czułem, obudziłem się, czułem ten zapach. Powiem tak, do dziś nie wiem, czyja to była ręka. Ale wiem jedno. To jest znany mi zapach.
Nie wiem, skąd go znam. Nie wiem. Po prostu śniła mi się ręka, że mnie dotykała. I to dawno temu. Gdybyś mi dzisiaj kazał opisać ten zapach, nie umiem tego zrobić. Ale wiem, że jest mi znany. Rozumiesz to? Kiedy czytasz Ewangelię Jana, będziesz czuł ten dotyk. Możesz nie umieć nazwać pewnych rzeczy, ale będą ci znane. Jak będziesz się studiował przez Duchu Święty, prowadź mnie w ten sposób, w jaki prowadziłeś tego człowieka, czy tych ludzi, którzy to pisali. Chcę mieć tą głębię doświadczenia z Ewangelią Jana. I błagam, nie badaj jej. O Chrystusie historycznym będziemy sobie mówili zupełnie w innym czasie. Ale dzisiaj mówimy o Chrystusie w Duchu Świętym. Od tego musimy zacząć. Stańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, żeby te słowa zostawały w ludziach, żeby one pracowały w nich, żeby one wykonywały Twoje dzieła. Ja chcę, Duchu Święty, żeby ludzie mieli głębokie przeżycia związane ze zrozumieniem Twojego Słowa, kiedy w Ewangelii Jana będą zanurzali swoje serca, Ojcze. Ja chcę, Ojcze, aby to, co było w autorze tego tekstu, przenikało ludzi naszych tutaj. Ja chcę, żeby to mnie przenikało, Duchu Święty, coraz bardziej i głębiej. Dziękuję Ci za to. Amen.